źli muszą być źli, ja nie mogę być dobrzy. Do kin wchodzą inni ludzie na podstawie książki Doroty Masłowskiej, a moim gośćmi dzisiaj są... Jacek Bele i Madzia Koleśnik. Umówiliśmy się, że ty ładnie przedstawisz, a teraz wyjdzie na to, że ja nie wiem, kogo mamy kogoś. Nie, ja po prostu kiedyś tak zostaliśmy przedstawieni, że Jacek to Jacek, a ja jestem Madzią, więc kultywuję to dalej. Pamiętasz? Dobra. Wypar z pamięci. Ja nie byłem na konferencji. Inni ludzie mają bardzo charakterystyczny rytm, jeśli chodzi o dialogi. Mógłbym to porównać trochę do Koterskiego, który też pisze pewnym rytmem. Jak wy się w tym odnaleźliście, żeby wejść w punkt? No bo tam nie ma za bardzo momentu na to, żeby się pomylić, bo wtedy to trzeba wszystko od nowa, więc Madziu. Och, mówisz, jakbyś był na planie. Wiesz co, ja się bardzo... Jestem cała w psie. Ja się bardzo dobrze w tym odnajdowałam, bo lubię takie ramy, to znaczy lubię dostać jakiś taki schemat, w którym szukam wolności, więc takie, taka jakaś muzyczna partytura tego tekstu była dla mnie dużym wyzwaniem i było to super ciekawe. I rzeczywiście było tak, że jak się ktoś pomylił, trzeba było zaczynać od początku, więc ta mobilizacja, koncentracja przed ujęciem była wyjątkowo mocna i to też było takie szczególne, że po prostu jest taki jeden strzał i trzeba to zrobić. Ale tam jest właśnie jakaś wolność, no bo mam wrażenie, że to jest właśnie tak zawężone to pole działania, że tam na własną interpretację to nie za dużo miejsca zostaje. No właśnie jest miejsce, wszędzie można znaleźć miejsce, jeżeli jakoś tam, nie wiem, puścisz wodze wyobraźni, wydaje mi się w każdej partyturze okazuje się, że jest tam jeszcze miejsce. Jacka, u ciebie, bo twoja postać nie dość, że cały czas tym rapem jedzie, to jeszcze przebija tą czwartą ścianę bardzo często, zwracając się do nas jako do widzów, więc mam wrażenie, że w ogóle poprowadzenie tej postaci dla aktora to jest jeszcze większe wyzwanie w takim razie. Ten rytm na pewno bardzo pomagał w tym wszystkim. Rzeczywiście ta partytura i bity Auera, one były bardzo pomocne i tak naprawdę, jeżeli trzymasz się tego szkieletu, o który też Ola bardzo dbała, żebyśmy tam nie zmieniali ani nie pozwalali sobie na improwizację, ale na własną interpretację jak najbardziej znajdowało się tam miejsce i jedno z drugim akurat się zgrało bardzo dobrze. Właśnie, ten świat jest strasznie mroczny. Mam wrażenie, że taki, kurczę, bez większej możliwości wyrwania się bez jakiejś nadziei. No, szare bloki, które nas tutaj zresztą w Warszawie też otaczają z każdej strony, czy jest się z Ursynowa, z Bemowa, z Bielan, to mam wrażenie, że każdy tutaj się odnajdzie, a takich blokowisk w Polsce jest miliony. Jak wracaliście później po planie, to ten mrok w was jeszcze siedział, czy łatwo było to wszystko z siebie zrzucić i mówić, dobra, to tylko granie, tylko ten, wychodzimy z postaci, idziemy sobie, nie wiem, ze znajomymi na kolację albo oglądamy komedię romantyczną. Madziu? Czy ja w tym filmie widzę nadzieję, tak? Bo to jakiś był pierwszy człon tego pytania. To pokazuje, że ten świat Masłowski to właśnie jest taki, aha, mam wrażenie, bez nadziei, że ci nawet bohaterowie wiedzą, że no, czego nie zrobią, mhm, to są trudne sprawy i... Sprawy trudne, sprawy niełatwe. Ja odnajduję nadzieję w mówieniu o rzeczach, które są, powiedzmy, bez nadziei, czy w opowiadaniu takiej historii, bo wtedy gdzieś widzę nadzieję w tym, że może urodzi się w nas jakaś refleksja. Czy wracałam z beznadzieją po planie do domu? Różnie tam wracałam. To też były takie mocno hardkorowe, covidowe czasy, więc czasem było ciężko. Udało wam się tego COVID-a, mam wrażenie, jeśli chodzi o film, w ogóle ominąć, bo tego nie czuć, czy to nawet na drugim, trzecim planie tak naprawdę. Bo osoby z COVID-em były nie wpuszczane na plan, dlatego... Nie, tak, 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 ale chodzi mi bardziej o to, że wiele produkcji starało się tą rzeczywistość COVID-ową jakoś do swojej historii wpuścić, żeby nie musieć właśnie cały czas tutaj myśleć, żeby ktoś na drugim, trzecim planie z tą maseczką się nie znalazł, więc tutaj udało wam się... że tak powiem, w punkt dojść, bo bym się nie spodziewał, że robiliście to w czasie COVID-u, zwłaszcza, że te plenery nie są odosobnione. No, tam jest jednak dużo bohaterów często w otoczeniu. Tak, część zrealizowaliśmy przed COVID-em. Mhm. On tak wybuchł w naszej rzeczywistości, na naszym planie.
To tak, ja się tak przewrotnie zapytam, taki wybuch pandemii pomaga w skupieniu się nad właśnie taką tematyką, jaka jest w innych ludziach, żeby się jeszcze właśnie poddawać, pokazać tą niedolę postaci, czy... Myśmy mieli tyle do zrobienia tak naprawdę i ta nasza robota była tak intensywna i każdy był nastawiony na to, że nie wiadomo, co się może zdarzyć tak naprawdę i plan dyktował warunki, a scen było bardzo dużo do zrobienia, jeszcze wszystkie sceny były robione do bitów, więc to było dość trudne, uciążliwe i czasami coś, co wydawało nam się proste, okazało się jakoś piekielnie trudne i nie mogliśmy sobie z tym poradzić. I był moment już takiego, przynajmniej u mnie, ogromnego zmęczenia. Ja już nawet nie miałem poczucia ani satysfakcji, ani radości z tego, że coś robię, bo byłem po prostu tak potwornie zmęczony. Skupiałem się tylko na tym, żeby zapamiętać tekst i zapamiętać konkretne uwagi Oli, ale ta robota była tak intensywna, że ta pandemia trochę pozwoliła nam odpocząć i przyjrzeć się pewnym rzeczom z pewnego dystansu i później właściwie nie na nowo się z tym zetknąć, tylko kontynuować tą robotę, która cały czas gdzieś tam w nas była, chociaż każdy dopuszczał też możliwość, że być może nigdy tego nie dokończymy, że nie wiadomo, co będzie jutro. Generalnie w ogóle premierę tego filmu mieliśmy dostać chyba w zeszłym roku, jeśli dobrze pamiętam. Ona też była przez pandemię odkładana. Tak. Bo bardzo dobrze dostaliście, jak już wspomniałem, przyjęci w Gdyni. No i widziałem, że to napięcie wśród widzów też rosło z pytaniem, kiedy dostaniemy, kiedy dostaniemy. No bo ostatni film na podstawie Masłowskiej, no do dzisiaj jest, że tak powiem, lubiany, oglądany, mówię o wojnie polsko-ruskiej. I mam wrażenie, że wasz film bardzo się zbliżył swoją tematyką, że też jest czymś ponadczasowym. Czy my to oglądamy teraz, czy będziemy oglądać za 5 czy za 10 lat. Wymowa tego filmu cały czas będzie aktualna, no bo nasze... My jako społeczeństwo się aż tak szybko nie zmieniamy i opowiadacie o trudnych sprawach, tak? które no, nie zmieniają się. No, w latach 90. mieliśmy podobnie, jak ja się wychowywałem w blokach, więc tutaj widzę bardzo fajne podejście, łączące się też z twoim poprzednim filmem, czyli Sweat, czyli sprzedawaniem swojego wizerunku na zewnątrz. Lepszym niż on faktycznie jest. I tutaj mamy chociażby głównego bohatera, który cały czas żyje w tej idylii, że nagra płytę i się z tego wszystkiego wyrwie. Mam wrażenie, że to jest kłamstwo, które on sobie opowiada po prostu, żeby... Nie chciałbym nikomu narzucać interpretacji, ani spoilerować, czy on chce nagrać tą płytę, czy nie. No jakby fakty za tym nie idą i jego po prostu działanie w tej... W tym kierunku no jest, okazuje się, bardzo niewielkie. I pytanie, czym jest płyta, chciałbym to w ogóle, czym jest płyta akurat dla Kamila Janika, no to chciałbym jednak zostawić widzowi i nic mu tutaj nie podpowiadać. Bo jakie ono ma, wiesz, no jakie ono ma znaczenie, no ciężko mi jest jakby tutaj narzucać, co ja miałem na myśli i że tak to akurat trzeba interpretować. No ale czy on tak bardzo pragnie nagrać tą płytę? Nie, właśnie, wiesz, moja... Nie mogąc odebrać bitów od kolegi od dłuższego czasu, a wystarczyłoby, nie wiem, tylko zadzwonić albo żeby ci je przesłał na maila, nie wiem jak. Znaczy wiesz, no właśnie... To jest fascynujące. A, tego nie robi. Ta niemoc jest, wiesz, jakaś niemoc, no albo no, nie. Ile to w życiu niemoc. Mamy projektów, nie? Że projektujesz sobie cały czas coś, że cały czas to tworzysz w swojej głowie, a nie jak się to ma do rzeczywistości. Znaczy wiesz, no ostatnio oglądałem też bardzo fajny serial na HBO, Winning Time, opowiadający o początkach Lakersów. I tam mamy trenera, który cały czas mówi, gdybym ja miał nieograniczony budżet i takich koszykarzy, to bym wygrał. No i przyszedł właściciel, który mówi, słuchaj, kupię ci wszystkich, kogo chcesz, daj mi listę. I facet się załamał, bo właśnie spełniło się to, co zawsze mówił, że jakby miał, to by wyszło. I jak został postawiony przed tym, że może to mieć, powiedział, że... On chyba nie da rady, się gościu załamał. Właśnie zastanawiam się, czy tu też coś takiego nie jest. Że to jest to wyobrażenie, do którego dąży, ale nie chce dobiec, no bo właśnie mogłoby się okazać, że wcale nie jest taki dobry w tym, co mu się wydaje. Ale to albo tak, mógłby coś stracić, na przykład. Czyli coś, co nam, mówisz, właśnie coś, co nam się pozornie czasami wydaje jakieś smutne, czy jakieś zakrawające jakiś rodzaj patologii, dla innych być może to jest chleb powszedni. Taka jest rzeczywistość. Są ludzie, którzy znakomicie się w tym czują i nie nam to oceniać tak naprawdę, jaki ten świat jest. Czy to jest, ja jestem wychowany w bloku, ja się tam wychowałem i do dzisiaj
z ogromną tęsknotą, wiesz, patrzę czasami, wiesz, w okna ludzi, którzy tam mieszkają, bo na chwilę obecną nie mam tylu sąsiadów, co miałem. Jednak ta społeczność jakby funkcjonująca w blokach jest bardzo sobie bliska tak naprawdę. Czasami dokładnie znasz problemy, wiesz, sąsiada, który mieszka piętro niżej. Z reguły. Znasz, wiesz, w blokach. Znasz nawet nie rozmawiając z nim, to wiesz. Ta rzeczywistość na przykład, że nam czasami się wydaje, że tak, no ten bohater pewnie chce się wyrwać z tej rzeczywistości. Być może jest tak naprawdę jego azylem i daje mu poczucie bezpieczeństwa. Nie, no właśnie, wiesz, dlatego patrząc na te bloki, no... Ja zawsze miałem to jako taki kolektyw. Dla niektórych jest to w ogóle zastąpienie rodziny, tak? Czyli ta, co ma w czterech ścianach, mu no, nie pasuje, załóżmy, bo nie spełnia jego w wyobrażeniu, ale ma tych kolegów, którzy, jak tylko zejdzie piętro niżej albo w bloku obok, którzy mu tą dziurę emocjonalną zasypują, prawda? Więc to wszystko tak się miesza. A z drugiej strony właśnie to, co powiedziałem, że dla niego ta płyta może być czymś, co go napędza. Każdego dnia może wyjść, jeśli zostanie mu to odebrane, no to się załamie, prawda? Ale to mówię, to już jest interpretacja dla widzów. Na przykład. Tak. No i tutaj pojawia się twoja bohaterka, która też mam wrażenie w jakąś taką spiralę wskakuje, bo ona z drugiej strony, przynajmniej tak w filmie jest pokazywana, jest z dobrego domu, ale stara się, że tak powiem, stanąć na dwóch nogach. No przynajmniej tak interpretowałem ze scen rodzinnych przy świętach, okay, które są pokazane. Oceniłeś ten dom jako dobry. Okay. No, no tak, tak zostało to w mojej interpretacji pokazane. No, możesz mnie zaraz wyprowadzić z błędu, bo pokazać, ja też, żeby... Ja też nie mam monopolu na informację, jaki to był dom. Był taki, jakim go jakby każdy widzi. Tak, a... Nie, bo odebrałem to twoją postać i to, jaką na drogę wybrała, jako taką też drogę buntu. Mhm. Na zasadzie, no to teraz ja pokażę wam, jak ja pokieruję swoim życiem, to, co wy dla mnie wybraliście, niezbyt mi pasuje, dajcie mi wytyczyć moją drogę i zobaczymy, jak będzie. Tak, może tak. Dla mnie ona gdzieś zawsze była taką... postacią, która, osobą, która nie żyje dla siebie, tylko żyje dla kogoś innego, w tym przypadku żyje dla Kamila, a raczej żyje, żeby odpowiadać jakiemuś schematowi, jakiemuś wzorowi, który dla niego byłby pożądany. Więc myślę, że jest to taki ciekawy tryb funkcjonowania, że jakąś każdą kwestię, czy to jest, jak ma wyglądać twoja przyszłość, czy jakie buty nałożysz, że po prostu mam wrażenie, że ona przetwarzała jeszcze przez procesor Kamila. To znaczy jest jakaś jej potrzeba, ale ona jest kompletnie nieważna. Jakby co na to powie Kamil, tutaj wyskakuje odpowiedź i ona to robi. Myślę, że ten tryb jest bardzo takim smutnym trybem, gdzie kompletnie nie bierze się siebie pod uwagę, tylko bierze się czyjąś opinię, a raczej nawet czyjąś projekcję. I tak sobie o niej myślałam, jako odpowiadająca na zamówienie kogoś, na kim jej zależy. No to jest też ciekawe podejście. Bo to faktycznie można zobaczyć też w jednej scenie z półlokatorką, ale tu się zatrzymam, bo to jest akurat moim zdaniem bardzo ważna i też mocna scena emocjonalnie, świetnie zagrana przez Dominikę Gwit, którą pozdrawiamy. W ogóle ten świat pokazuje, że niezależnie na jakiej stopie społecznej jesteś, no to szczęście nie jest związane z zasobą portfela czy z wielkością penthouse'u, w którym się znajduje, że pieniądze szczęścia nie dają, co niby jest dość prostą prawdą, która jest banalna, ale mam wrażenie, że wielu z nas czasami o tym zapomina i myśli, że pieniędzmi można sobie to szczęście zbudować. I teraz pytanie, czy na przykład jak twój bohater ma styczność z tym światem przez postać graną przez Sonię Bohasiewicz, to on dostrzega te wady, czy go pociąga, czy też by tak chciał mieć, bo miałby właśnie te nowe buty, Jordany? Na pewno marzy o tym, żyje tymi marzeniami cały czas, ale czy on tak naprawdę... Widzisz, no nie chciałbym tutaj spoilerować, bo myślę, że to się zmienia na przestrzeni filmu, tak, no, tak. Myślę, że są pewne rzeczy, zauważa na początku, które są bardziej jakby skupione tylko i wyłącznie na Sonii i na potrzebie jakiejś bliskości, którą
sobie wyobraził, a niekoniecznie to, co sobie wyobraża Kamil, ma związek z rzeczywistością. A później jak, no ale jest jednak czującym człowiekiem, więc pewne rzeczy zaczynają dochodzić, więc powoli zaczyna się to zmieniać. A w jakim kierunku się zmienia? Myślę, że kilka razy w różnym, więc nie chciałbym tutaj też odpowiadać. Ale jesteś strażnikiem. Ja bardziej widzę, że wiesz, pewne... Nie, tak jest łatwiej. Bardziej widzę tam schematy, które dostrzega także ze swojego domu. Chociażby związane z... Nie chciałbym właśnie też za dużo mówić o domu. Pomilczmy chwilę, wiesz, a nie zdradzać, bo już w ogóle wtedy odkryłbym tajemnicę Kamila, bo wiadomo, że wszystko wiąże się. Enigma. Dobra, no powiedz mi, jest wielkim fanem klocków Lego, no i tutaj to nie jest wielki... Tak, jest. Łazik, kosmos i te sprawy. Powiedzcie mi, czy, jak rozumiem, widzieliście już później złożony film, chociażby w Gdyni. Jakie na was zrobiło wrażenie, gdy zobaczyliście to złożone, poukładane do kupy, tak jak właśnie Ola sobie to wyobrażała, gdy byliście na planie? Powiedzieć obejrzeliśmy, no to też jakby tak nie można powiedzieć, To po takim czasie ciężko przypominać. No, obejrzeliśmy, no w pewnym sensie, w pewnym wymiarze obejrzeliśmy. Ja im częściej oglądałam ten film, obejrzałam go parę razy, tym bardziej mi się podobał, to tak jakby mogę powiedzieć. I widziałam więcej rzeczy, że na początku jakoś bałam się, że ta muzyka się nie przebije, ale potem okazało się, że po prostu to był słaby sprzęt. I ta warstwa muzyczna rzeczywiście jest taką super wartością dodaną. I ciekawe jest uczucie, które zostało mi paru innym osobom, z którymi rozmawiałam też po tym filmie, ale to jakby nie spoileruję, to jest za uczucie, jest bardzo ciekawe uczucie, jest warto obejrzeć ten film. Ciekawe, czy spoiler, słowo odcinka po prostu. Nie, mnie ten film styrał i poczułem się źle w dobrym tego słowa znaczeniu. W dobrym tego słowa znaczeniu. Aha, po prostu, okay. Wiesz. Niekiedy potrzebujesz filmów, które po prostu cię tak przeorają dokładnie i wyjdziesz, powiesz, o Boże, ale to było dobre, ale o Jezu. I to wam się udało, więc szapowa. Was zapraszamy do kina, bo im zaraz wykończę, że następne pytanie to jest jeszcze większy spoiler. Więc napiszcie nam w komentarzach po prostu, jak wy interpretujecie ten film, a może kiedyś będziemy mieli okazję spotkać się jeszcze raz i odnieść się do tego. Dziękuję wam. Dzięki wielkie.